Cześć, witajcie moi kochani na kanale Beauty Locum, z tej strony Edyta. Moi drodzy, jakiś czas temu odezwała się do mnie firma Gold Drop. Jest to producent chemii domowej. Z takim pytaniem, czy chciałabym przetestować ich produkty. No właśnie, swoją siedzibę, swoją fabrykę mają w województwie małopolskim. Przysłali mi tutaj taką dużą, ciężką paczkę. I chciałabym ją z Wami teraz wspólnie otworzyć. Jeżeli macie ochotę zobaczyć, co tam jest, to zostańcie na kanale, na filmie. Dobra. Ja pamiętam, kojarzę tą firmę, kiedyś coś też miałam, ale to naprawdę lata temu miałam coś z tej firmy, pamiętam. Natomiast już dawno nic nie kupowałam. Właśnie od nich. Odpakujemy. Zobaczymy, co jest. No. Jestem ciekawa tych rzeczy. Dobra. O. Wszystko jest, zobaczcie, z taką pianką. Być może sobie ją zostawię, bo jak będę pakowała jakieś paczki dla kogoś, to warto tego nie wyrzucać. Myślę, że o, dobra, takie o, takie pianki. Dobrze, stawiam sobie kartonik obok. Pierwsze co wyciągamy, to mam coś takiego. Właśnie, czytałam też na stronie, że Gold Drop ma swoją taką linię ekologiczną, ekologiczne środki. Zobaczcie, ekologiczny płyn do czyszczenia urządzeń sanitarnych, czyli pewnie chodzi tu o zlewy, o sedes, o wannę. 98% składników naturalnych, bez alergenów i parabenów. No, fajnie, moi drodzy. Też podam Wam w opisie link do drogerii internetowej i w ogóle do tej firmy. Czyścimy tym płynem umywalki, brodziki, kabiny prysznicowe, wanny i armaturę łazienkową. Skutecznie usuwa kamień, osady, zmydła, wszelkie zabrudzenia powstające w łazience. Zapobiega ponownemu osadzaniu się brudu, nadaje połysk bez konieczności polerowania i pozostawia świeży zapach. No i tak jak mówiłam, 98% surowców pochodzenia naturalnego. Psiukamy na zabrudzenie, czekamy na 2 minuty, następnie przecieramy gąbką lub szmatką. Super, bardzo fajne, cieszę się, fajnie. I widzicie, jest ta naklejka też, certyfikat Ecolabel. Fajnie, i jest numer tego dopuszczenia, tak, tego świadectwa. Super, fajnie, fajnie, że jest taka linia ekologiczna. Co mamy dalej? O, też jest z tego Ecoline. Fajnie, druga rzecz. Tutaj widzę czyszczenie kuchni. Ekologiczny płyn do czyszczenia kuchni. Tak samo, bez parabenów, bez alergenów. Fajnie. Usuwa nawet najtrwalsze zabrudzenia, nawet lepki brud oraz tłuszcz. Sprawia, że w kuchni zawsze lśni czystością. Duże opakowania, 750 ml, tutaj też. O, to już mamy dwie rzeczy z linii ekologicznej. I widzę tutaj trzecią rzecz. Wow, ekologiczny płyn uniwersalny. Super, na pewno będzie się nam będzie można nim chyba umyć podłogę. Delikatnie też panele, zobaczymy zaraz. Do mycia powierzchni drewnianych, lakierowanych, ceramicznych, z tworzyw sztucznych, w tym z PCV, glazury, paneli podłogowych i ściennych. Okej, 2/3 nakrętki, płynu na 5 litrów wody. O, fajnie, ja mam takiego, wiecie, mopa, to tam sobie wleję właśnie ten płyn razem z wodą. Bardzo fajnie, bo już mi się skończył właśnie płyn do mycia podłóg. Nie kupowałam nic, bo właśnie mówię, może coś dostanę. I widzicie, też certyfikat ekologiczności. Fajnie, to już są 3 produkty z linii ekologicznej. Mamy tutaj, o, jakieś mydło w płynie, zobaczmy, fajnie, z gliceryną. Pachnie limon, zapach limonka i werbena, przebadane dermatologicznie, pielęgnuje i myje delikatnie, zawiera glicerynę. Zaraz zobaczymy, jak pachnie.
Świeżutko, tak, rzeczywiście czuć tutaj limonkę. Dobra, wiecie, płyn, mydeł w płynie nigdy nie za dużo. 500 ml. Nazywa się Atis. O, taki płyn. Znaczy mydło w płynie. Dalej, jeszcze tutaj coś jest. Muszę dobrze tam szukać, słuchajcie, pod tymi... pod tym wypełnieniem, żeby się nic mi nie zapodziało. Co my tutaj mamy? Również mydło w płynie. Cherry Blossom Scent. Aromatic Harmony. Mydło w płynie z gliceryną. Jakaś wersja premium. Zaraz zobaczymy sobie zapach. Ale ładne wiśnie. Kwiat wiśni. No, piękny taki kremowy zapach. Bardzo pewnie przyjemnie się będzie nam myło ręce. Fajnie, to już mamy dwa mydła w płynie. Bardzo fajnie. Mamy tutaj teraz, o właśnie, Dix. Może też Wam się kojarzy gdzieś na półkach drogeryjnych taka marka Dix. To właśnie też jest marka firmy Gold Drop. Żel do mycia naczyń, super skoncentrowany, zero tłuszczu, o zapachu jabłuszka. No ja teraz już mam zmywarkę, doczekałam się zmywarki, więc fajnie, ale też wypróbuję, słuchajcie, zobaczę na jakimś talerzu z tłuszczem. Ma też, słuchajcie, właśnie glicerynę, no gliceryna wiadomo, łanie nam, nawilży dłonie. Oraz kompleks witamin. Jedna łyżeczka płynu na 5 litrów ogólnie tutaj. I zobaczymy, jak pachnie. Tak, jabłuszkowy płyn do naczyń. O, Dix. I tu jest 500 ml w opakowaniu. Ok, znowu coś mamy tutaj w sprayu. Window, oho, to pewnie, słuchajcie, ja dzisiaj specjalnie nie myłam lustra w łazience. Wiecie, po porannej toalecie u dzieci codziennie trzeba tą szybę przemyć. Ja właśnie nie myłam dzisiaj, ale duże opakowanie, 750 ml. Jest tutaj jakiś silikon ułatwiający mycie, również jest alkohol i ocet. Window Original Plus Spring Flower, tak, o zapachu wiosennych kwiatów. No stray, bez smug. I to jest podwójne zastosowanie. Albo możemy sobie przekręcić pewnie na rozpylacz, albo na piankę. Tak tutaj jest napisane, że jeżeli wolimy w sprayu, to chyba na jakiś tutaj... Czekajcie, aha. Tak, można to przekręcać. Ok, zaraz to wszystko rozkminię. Zrobimy sobie taki test na żywo. Zaraz przejdziemy do łazienki i zobaczymy. Ale wiecie co? Oprócz właśnie tego, że możemy myć nim szyby, okna, lustra, to też widzę, że jest takie zastosowanie. Możemy też i piekarniki, i lodówki przecierać. O, z tyłu jest taka nalepka. Czyli tak naprawdę może być takim uniwersalnym płynem. Tak, a instrukcja w środku, tak? Sposób użycia na rozpylaczu. Dobra, tutaj się przekręca. Off, on i pewnie tak. Dobra, dobra, będziemy zaraz testować. Myślę, że przetestujemy sobie ten płyn, ten spray. O, to co ja lubię, płyny do płukania. Słuchajcie, ja w ogóle uwielbiam takie rzeczy właśnie z chemii domowej. Same pewnie jesteście mamami i gospodarzeniami domowymi. To po prostu cieszą Was już z wiekiem takie właśnie rzeczy, bo mnie właśnie tak cieszą. Nawet nieraz lepiej niż jakieś nowe kosmetyki. To cieszy mnie dobra chemia domowa, wiecie, żeby ułatwiła nam sprzątaniu. Dobra. Bardzo ładny zapach. To jest w ogóle magnolia. Patchouli oil, aromat magnolia. Na 40 prań. Koncentrat do płukania z olejkiem patchouli. Do wszystkich rodzajów tkanin. Bardzo ładnie pachnie. Bardziej tak perfumowo niż świeżo, wiecie, niż tak, nie taka wiosenny deszczyk, tylko bardziej perfumy. Ciekawe, jak będzie się długo utrzymywał. No, jutro robię pranie, więc sobie
przetestuję i też będę opowiadała. Tak, na pewno w Denku znajdą się te produkty, ale dzisiaj jeszcze użyjemy sobie właśnie tego płynu do mycia szyb. Mhm. Kolejny jakiś psikacz do pielęgnacji mebli. O tak, coś takiego. Do czyszczenia mebli. Zobaczymy. Aha, i white flowers. Ciekawe, czy pachnie też białymi kwiatami. Nie mogę tego kręcić. Tak, konwaliowy zapach. Ja lubię zapach konwali bardzo. Mhm. Skuteczna i łatwa pielęgnacja, super połysk. Usuwa wszelkie ślady pozostawione na meblach oraz chroni przed ponownym zabrudzeniem. Dzięki właściwościom antystatycznym usuwa kurz, zapobiega jego ponownemu osiadaniu. Nadaje połysk oraz przyjemny zapach. Fajna, ciekawa propozycja. Też 400 ml, więc myślę, że spore opakowanie. Dobrze, co tu jeszcze mam? Muszę sobie poszukać. Jeszcze widzę 3 produkty. Mhm. Uniwersalny odtłuszczacz, widzicie, z tego Dix. Też lubię odtłuszczacze, stosuję na kuchence mojej indukcyjnej. Ale nawet zobaczcie, można ten odtłuszczacz na bluzkę zastosować, jakaś multiformuła, bo uniwersalny odtłuszczacz, czy on będzie też dobry do tkanin? Bo widzę, że tu są też bluzki. Zobaczcie, i grill, i kuchenki, i jakieś pojazdy tutaj. Mamy motocykl. No i bluzki. Czekajcie, muszę się zapoznać z tym. Środek do otłuszczania silnie zabrudzonych, tłustych powierzchni, przeznaczony do czyszczenia okapów kuchennych, grilli, płyt indukcyjnych, płyt kuchennych w ogóle napisane, mebli ogrodowych, kosiarek, silników, pojazdów, rowerów, tapicerki, usuwania plam z odzieży. Mam taką jedną, słuchajcie, zaplamioną jakimś olejem, takim olejkiem, wiecie, testowałam olejek do twarzy i kapnęło mi tutaj na bluzkę właśnie. On miał taki bardzo niebieski ślad, ja go prałam i nic właśnie nie wybawiło mi tej plamy, ten mój proszek. Dlatego wzięłam już tą koszulkę, wyrzuciłam na stracenie, ale ja ją wyjmę z powrotem, popsikam tym i sprawdzimy. Zobaczymy, czy rzeczywiście poradzi sobie, bo właśnie tamta plama jest tłusta, więc byłoby fajnie, gdybym uratowała jeszcze tą bluzkę, bo jest jeszcze w dobrym stanie. No dobra, fajnie, okej, może zrobimy sobie też test na żywo właśnie tego tłuszczacza. O, dobra. I mamy jakiś nowy Dix Professional Express Cleaner do kominków, grillów i kuchenek. 5-minutowy jakiś. Kurczę, ale fajne rzeczy są w tej firmie. Płyn do czyszczenia kuchenek, zadymionych szyb, piekarników, blach piekarniczych, jak również kominków, szyb kominkowych oraz grilli. Usuwa najtrwalsze przypalenia, zadymienia i sadzę. Wow, a to musi być silne, no, silny środek. Mhm. Będę miała taki właśnie grill do przeczyszczenia po zimie, po ostatnim sezonie. On chyba był myty, ale tak wiecie, powierzchniowo, natomiast zobaczymy. Wyczyścimy tego grilla właśnie tym środkiem. Zabieram go na działkę i będę tam działała. O, i mamy coś jeszcze specjalnego do podłóg. Do mycia drewna i paneli. O, ja mam panele. Pielęgnuję na błyszcza antystatyczny z olejkiem z awokado. Nowa formuła. Floor Professional. Płyn do mycia podłóg drewnianych i paneli z odżywiającym olejkiem z awokado. No fajnie. Nowa skoncentrowana formuła dba o panele i z łatwością usuwa kurz i brud, pozostawiając podłogę czystą i lśniącą. Posiada właściwości antystatyczne oraz nabłyszczające. Dwie nakrętki na 5 litrów. Czekajcie, przesunę tutaj, żebyście dobrze widzieli. O, ja mam panele u siebie w domu, więc fajnie. Czy to tą uniwersalnym płynem ekologicznym, czy tym. Zaraz mogę sobie umyć. Ładnie pachnie. Świeżo, tak kwiatowo troszkę. Porównałabym ten zapach jakiś troszeczkę konwali zmieszany z jabłuszkiem.
No, ale bardzo przyjemny, nie drażniący w ogóle zapach. No, czyli kochani, dobra, mamy raz, dwa, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 produktów. Ja zabieram się za testowanie. Zaraz zabiorę Was do łazienki i będziemy robić test na żywo. Również kuchenkę mam jeszcze nie umytą z wczorajszej kolacji, więc ten odtłuszczacz może sobie wezmę. Tak, weźmiemy ten odtłuszczacz do kuchenki, przetrzemy i zrobimy test tych dwóch produktów. O! Dobra, to zaraz Was zaproszę. No i kochani, jestem już przy mojej płycie indukcyjnej, specjalnie dzisiaj nie wycierałam jej, jest zostawiona tak jak wczoraj, po prostu po kolacji, było odsmażone jakieś mięso i użyjemy tego odtłuszczacza, zobaczymy sobie na żywo działanie. Dobra, spryskamy powierzchnię, dobra, damy temu chwilę poczekać, żeby troszeczkę miało czas zadziałać, wiadomo. Chwilkę. Tak. Dobra, i co? I przecieramy. Biorę szmatkę. O, wiecie co, że nawet nie musiałam używać specjalnie siły, żeby te zabrudzenia tłuste zeszły. O, i tak wygląda. O, moja kuchenka już teraz wariuje, włączyło się jakieś, włączyło się, o, dobra, wyłączyłam to już, dobra, o, no, powiem Wam, wygląda nieźle, co, jak efekt, jak Wam się podoba, widzicie, nie musiałam specjalnie mocno szorować, a kuchenka indukcyjna jest ładnie wyczyszczona. Dobra, przechodzimy zaraz do łazienki. Dobrze, kochani, jesteśmy już w łazience. Hej, widzicie mnie, jestem wyposażona w ten płyn do szyb i do okien i do luster. I zaraz sprawdzimy. Czekajcie, mam też papier. Jedną ręką będziemy to testować. Wy może nie widzicie tych zabrudzeń na lustrze, natomiast tutaj są ślady po wodzie z pastą. Ja to widzę. Dobra, ustawiłam sobie teraz właśnie ten spray na pianę. I klikam, czekajcie, wszystko mi się jedną ręką musi udać. Biorę teraz. O, dobra. I myjemy. Dobra, zobaczymy. Jak to będzie? Oj, chyba trochę za dużo tego płynu dałam w ogóle, ale zobaczcie, zrobiłam piany, trochę przesadziłam. Chyba jednak trzeba brać mniej produktu. Ale sprzątam jedną ręką i nagrywam. Teraz spadł mi papier. Czekajcie. Najważniejsze dla mnie jest to, żeby nie było smug. Bardzo na przykład nie lubię płynu z Ludwika, czekajcie, muszę wstać, tak, o, muszę sięgnąć papier, bo mi spadł, jeszcze sobie jedną wezmę rolkę, nie lubię właśnie płynu do szyb z Ludwika, bo powstają smugi i zacieki, o, ale lustro, no, co powiecie, bardzo fajnie, bardzo ładnie, nie ma smug. No, zadowolona jestem, zobaczcie. Na razie te dwa produkty mogę polecić. Może Wy rzeczywiście nie widzieliście tych zabrudzeń, natomiast ładne, czyste lustro w łazience. Mhm. Dobra. I myślę, że zrobimy sobie jeszcze jeden test. Nie myłam jeszcze dzisiaj zlewu po dzieciach, jak wiecie. Jak się szykowały do przedszkola i do szkoły, więc weźmiemy jeszcze coś do armatury z tego ekologicznego zestawu, dobra? Zaraz wracam. Dobra, już jestem. Wzięłam właśnie ten do armatury. Zdejmuję rzeczy ze zlewu, z umywalki. Czekajcie, jeszcze jest nieodkręcone. Teraz odkręciłam. Dobra, spróbuję. I baterie, i cały zlew tu psikać. Czy to ma? Będziecie mi dowiedzieć, czy ma zapach?
Nie, chyba jest bezzapachowe, wydaje mi się. Chyba nie czuję tu zapachu. Dobra. Spsiukamy. I zabieramy się do czyszczenia. Widzicie, od razu to czyszczę, nawet nie czekam, żeby coś podziałało. Tak naprawdę trzeba by było trochę poczekać, wiecie, ale ja robię to od razu. O, tak mi doczyściło ładnie z osadów umywalkę, znaczy nie umywalkę, tylko baterię. I wycieramy. Wycieramy zlew. Tak, wezmę jeszcze trochę papieru. Okej. Wycieramy zlew. Z osadów. Tu jeszcze moje dzieciaczki chlapią, no i pewnie mąż też mi tu chlapie. Wiecie, jak to jest, codziennie trzeba by było, trzeba przecierać. O. No ja też pewnie chlapię, dobra, już nie będę składała, że tylko oni mi tu brudzą. Wiadomo, no, wszyscy jesteśmy domownikami, wszyscy brudzimy. O. Dobra. O, i tak ładnie wyczyszczona bateria i umywalka, a tak lustro. No więc co? Super, testy na żywo wyszły pozytywnie. No dobrze, moi kochani, to ja się żegnam z Wami z mojej łazienki. Przetestowaliśmy wspólnie 3 produkty z paczki. Bardzo dobrze się sprawdziły, wydaje mi się, naprawdę fajnie. Nie potrzeba było naprawdę dużej siły, żeby po prostu te zabrudzenia zeszły. Bardzo ładnie wygląda lustro, umywalka i bateria. Jutro robię pranie, więc będę testowała, ale to już nie będę tego nagrywała, tylko Wam powiem, jak poszło. Będę robiła pranie, więc użyję właśnie tego nowego płynu do płukania. I zobaczymy, czy rzeczywiście tak fajnie długo będzie się utrzymywał ten ładny zapach. Tak jeszcze na ubraniach. No dobra, kochani, link do sklepu zostawiam Wam w opisie filmu, w ogóle link do producenta tych produktów również. No dobra, to trzymajcie się, cześć, pa, pa.